Zapraszam wszystkich zainteresowanych na oglądnięcie odcinka poświęconemu miejscowości Głuchów w gminie Łańcut. W tej chwili znajdujemy się we wschodniej części Głuchowa, niedaleko przystanku kolejowego. W przysiłku, nie wiem, z map zwanym Granicami, no czasami zwanym też Łozy, chociaż ja Łozy w Głuchowie w ogóle lokalizuję w innym miejscu. I ta droga prowadzi w stronę gospodarstw domowych, a dalej ciągnie się w stronę wsi Dębina. Tutaj znajduje się pod tym okazałym drzewem taka znana kapliczka, która jest dosyć rozpoznawalna przez mieszkańców wsi jako miejsce, nie wiem, takie logistycznie wszystkim kojarzone. Tam w oddali widać wielkopowierzchniowe szklarnie, gdzie miejscowy inwestor prowadzi uprawę pomidorów i ogórków. Pamiętam, jak tam kiedyś było szczere pole i tylko jakieś stare wisłoczyska, oczka wodne, a teraz tam jest szklarnia o powierzchni na pewno kilkudziesięciu pewnie arów. Natomiast obok znajduje się też zbiornik wodny. Tutaj widzimy te lampy. Lampy są już usytuowane tuż przy torowiskach na przystanku kolejowym w Głuchowie. Jest tu dosyć często uczęszczana magistrala kolejowa. Przecież jest to główna trasa niegdysiejsza Kraków-Lwów, galicyjska kolej żelazna. No, jest kilkanaście połączeń w ciągu dnia, ciągów osobowych z Przemyśla czy Jarosławia. Tutaj widzimy już nowo wybudowane domy. Też pamiętam, jak tutaj nie było w ogóle tych domów, były pola uprawne, ale teraz już powoli mieszkańcy Łańcuta zaczynają przenosić się w najbliższe wioski, gdzie odległość do miasta nie jest wcale dużo większa, a grunty są na pewno tańsze i jest większy spokój. Tu z bliska można przyjrzeć się wspominanej przeze mnie kapliczce, która jest w kolorze jasno-niebieskim, zalatującym też pod zielonkawy. Nie wiem, kto tą kapliczką opiekuje się na stałe, pewnie jacyś najbliżsi tutaj gospodarze. Rura, która tutaj prowadzi na wprost, biegnie w kierunku tych szklarni, które znajdują się już administracyjnie na terenie Dębiny. Natomiast tą drogą w tym kierunku za chwilę się udamy. Znajdujemy się teraz we wschodniej części Głuchowa, w przesiłku zwanym Granice, ponieważ w kierunku dokładnie wschodnim znajduje się tam trójstyk granic wsi Głuchów, Dębina i Kosina. Na pierwszym planie widzimy pasące się krasule. Jakże już rzadki widok na polskiej wsi. A tam w oddali majaczą te wielkopowierzchniowe szklarnie z pomidorami i ogórkami. To jest rzadko używana droga polna, która biegnie właśnie w stronę tych szklarni. Właściwie nie wiem, czy ona do nich dobiega, czy kończy się gdzieś w kępach Łos. Tam widzimy jakąś zwózkę siana daleko. Zaczynają się już żniwa, więc coś tam się dzieje. Takich drzew, takich wierzb to było tutaj kiedyś pełno. Ja pamiętam, jak te pola, to znaczy się to nie są pola, tylko odłogi, łąki,
często mocno zabagnione, były w wielu miejscach okraszone właśnie takimi pięknymi krzewami, jak czeremchy, czarne bzy, czy wierzbami takimi, ale teraz już one powoli znikają. Nie wiem, czy to gospodarze je wycinają, może też jakieś, nie wiem, wysychają, czy pioruny też powodują jakieś zniszczenia, ale w każdym razie jest ich coraz mniej w podłańcuckim krajobrazie. W tych gęstych krzakach, które teraz w okresie letnim sięgają już pasa albo nawet i wyżej, żyje mnóstwo drobnej zwierzyny, jak lisy, łasicowate, sarny.